Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Geschwister und Freunde des Wortes Gottes. Dobry wieczór i serdecznie witamy wszystkich was, drodzy przyjaciele i wierzący Słowa Bożego. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise mal einen Besuch in Polen machen kann. Cieszę się, że w ten sposób mogę was w Polsce odwiedzić. Um mit euch gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken. I że możemy wspólnie rozmyślać o Słowie Bożym. Bevor wir Gottes Wort lesen, möchte ich zuerst mit uns beten. Zanim przeczytamy Słowo Boże, to chciałbym się pomodlić. Herr Jesus, wir danken dir für diese Gelegenheit, uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tą możliwość, że możemy się zajmować Twoim Słowem. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt. Prosimy Cię, abyś Ty otwierał Twoje Słowo. Gib uns Verständnis über deine Gedanken, die in diesem Buch der Richter enthalten sind. Daruj nam zrozumienie Twoich myśli, które są zawarte w tej Księdze Sędziów. Damit wir für unser praktisches Glaubensleben etwas daraus lernen. Abyśmy mogli się czegoś z tego nauczyć dla naszego praktycznego życia. Dass wir ermuntert werden für eine Zeit, in der wir leben, die der, in den Tagen der Richter sehr ähnlich ist. Abyśmy mogli się uczyć w tych czasach, w których żyjemy, a które są podobne do tych czasów z Księgi Sędziów. So bitten wir dich um deinen Segen. Amen. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Amen. Unser Thema ist das Leben Gideons, Glauben in schwerer Zeit, ein aktuelles Thema für unsere Tage. Naszym tematem jest życie Gedeona i jest to ten czas, który jest ciężkim czasem. Wir lesen zu Beginn aus dem Buch der Richter einige Abschnitte aus Kapitel 6. I przeczytamy na początek z Księgi Sędziów kilka urywków z rozdziału 6. Przeczytamy Księgę Sędziów, 6 rozdział, od 1 wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Wiersz 22.
Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: Ach, Panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezeryjskiej. Tejże nocy rzekł Pan do niego: Weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Bala, który należy do twojego ojca, i zetnij sług, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Wiersz od wiersza 33. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midiańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzypnęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Wtedy rzekł Gedeon do Boga: Jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało, gdy bowiem wstał nazajutrz i ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga: Niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy. Tylko runo było suche, a na całej ziemi wokoło była rosa. Das Buch der Richter ist einerseits eines der dunkelsten und traurigsten Bücher in der Geschichte Israels. Księga Sędziów z jednej strony jest jedną z najbardziej ciemnych i smutnych ksiąg w całej Biblii. Das zeigt seit Simons Versagen dieses Volkes. To pokazuje nam, jak zawiódł ten lud. Aber zeigt es uns auch die Treue Gottes zu seinem Volk. Ale to również pokazuje nam wierność Bożą, jaką Bóg okazuje swojemu ludowi. I ciągle na nowo znajdujemy mężów i kobiety wiary w tych trudnych czasach. W księdze Jozuego, w ostatnim rozdziale, znajdujemy ważny wiersz. Jozua 24, vers 31. Księga Jozuego, 24 rozdział, 31 wiersz. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. Da heißt es, dass das Volk Israel dem Herrn folgte, solange Josua und die Ältesten, die Josua überlebten, noch lebten. I tu czytamy, że Izrael służył Panu tak długo, jak żył Josue i ci starsi, którzy żyli, przeżyli jeszcze Josuego. Und was war danach? A co miało miejsce później? Das finden wir im Buch der Richter, Kapitel 2, Vers 10. To możemy przeczytać w Księdze Sędziów, drugi rozdział, 10 wiersz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. Vers 11 auch? Soll ich auch Vers 11 lesen? Okay. Okay. Ja. Da lesen wir also, dass als Josua und die Ältesten gestorben waren, kam eine neue Generation, die den Herrn nicht mehr kannte. Widzimy tutaj, że gdy zmarł Josue i całe to pokolenie, to nastało kolejne pokolenie, które nie znało Pana. Da war offenkundig etwas falsch gelaufen. Wygląda z tego, że coś poszło nie tak. Gott hatte immer gesagt,
Wenn dein Sohn dich fragt, dann sollst du ihm erklären, warum ihr das macht. Bóg mówił, jeśli twój syn zapyta ciebie, dlaczego tak to czynisz, to masz mu to wyjaśnić. Und immer wieder lesen wir, dass der Israelit von morgens bis abends mit seinen Kindern darüber reden sollte. I też czytamy w wielu miejscach, że od rana do wieczora Izraelita miał ze swoimi dziećmi o tym rozmawiać. Aber jetzt gab es eine Generation, die hatte keine persönliche Beziehung zu Gott mehr. Ale teraz nastało pokolenie, które nie miało osobistej społeczności z Bogiem. Wie sieht das mit uns aus, meine lieben jungen Zuhörer? Folgt ihr dem Herrn Jesus aus persönlicher Überzeugung oder nur, weil die Älteren diesen Weg gehen? Jak to wygląda u was? Teraz zwracam się do was, młodzi słuchacze. Jak to u was wygląda? Czy idziecie za Panem Jezusem z własnego przekonania, czy może tylko dlatego, że starsi tak czynią? To jest zależne od osobistego nastawienia i to też będziemy widzieli u Gedeona. Buch der Richter finden wir immer wieder sieben. W Księdze Sędziów ciągle widzimy, jak Bóg powtarza. Zum ersten Mal steht das in Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Soll ich vorlesen oder nur zitieren? Ja, bitte. W trzecim rozdziale od 7 do 9 wiersza możemy przeczytać. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan Riszataima, króla Aram Naharaim. I byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan Riszataima przez 8 lat. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował. Od Niela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. Tutaj znajdujemy cztery kroki, które w tej księdze ciągle na nowo się powtarzają. Pierwszym krokiem było to, że Izrael odwrócił się od Boga. Als zweiten Schritt verkaufte Gott sie unter die Feinde als Erziehung. Drugi krok to jest Bóg zaprzedał ich w rękę nieprzyjaciela jako ta metoda wychowawcza. Dann finden wir als dritten Schritt, dass das Volk Israel nach einiger Zeit zu dem Herrn schrie. I trzeci krok to jest to, że po pewnym czasie Izraelici zaczęli wołać do Pana. Dann folgt als vierter Schritt, dass der Herr in seiner Gnade einen Retter oder Richter erweckte. I czwarty krok to Pan w swojej łasce podarował im takiego, który ich wyratował. Und dasselbe finden wir auch hier im Kapitel 6 im Buch der Richter. I to samo możemy znaleźć tutaj w tym naszym urywku, który czytaliśmy w szóstym rozdziale. Die Feinde, unter die Israel verkauft war, waren in diesem Fall die Midianiter. Tym nieprzyjacielem, którym oni byli poddani, to byli Midiańczycy tutaj w naszym rozdziale. Die Midianiter stellen uns geistlicherweise die irdischen Dinge vor, Dinge, die nicht Sünde sind, die uns aber so gefangen nehmen können, dass wir geistlich verarmen. To jest, Midiańczycy są obrazem na ten nasz duchowy stan, na te rzeczy, które może nie są grzeszne, ale nas tak pociągają, że jesteśmy temu zaprzedani. Die Feinde hatten jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf Israel. I oni mieli różne oddziaływanie na Izraela. Zum Beispiel bei Deborah in Kapitel 5, da heißt es in Vers 8, zweite Hälfte, wurde wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel. Na przykład we wcześniejszym rozdziale, 5 rozdział, 8 wiersz, druga część, czytamy: wtedy nie było widać tarczy ani włóczni u 40 tysięcy w Izraelu. In diesem Fall hat der Feind ihnen die Waffen geraubt, sie konnten nicht mehr kämpfen. Tutaj nieprzyjaciel zabrał im zbroję i nie byli w stanie walczyć. Aber die Midianiter hatten Israel die Lebensmittel geraubt. Midianczycy
zabrali Izraelitom żywność. Mit dem Ergebnis, dass sie sehr verarmte. I efektem tego było to, że bardzo zubożeli. Byli w kraju, o którym Bóg powiedział, jest to kraj opływający mlekiem i miodem, wo sie nie mangel leiden würden, gdzie mieli nigdy nie mieć, nie mieć braków, aber jetzt waren sie völlig verarmt. Ale teraz oni zupełnie zubożeli. Schon der Jesus spricht davon, dass wir um diese irdischen Dinge nicht besorgt sein sollen, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen sollen. Pan Jezus mówi do nas w Nowym Testamencie, że nie mamy się martwić o to, w co się ubierzemy, co będziemy jeść, co będziemy pić. I w tym podobieństwie o tym ziarnie mówi, że te troski tego dnia codziennego przytłaczają nas, czy przytłaczają to ziarno, to słowo, że ono nie wzrasta. Paulus spricht im Kolosserbrief davon, dass wir auf das sehen sollen, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. A Paweł mówi w liście do Kolosan, że mamy patrzeć na to, co w górze, a nie to, co tutaj na te ziemskie rzeczy. Wir lesen von, dass diese Feinde kamen wie Heuschrecken an Mengen. I czytamy o tych nieprzyjacielach, że oni przychodzili jak szarańcza. Może sobie pomyślisz, że jest jakaś jedna rzecz, która szczególnie zabiera mi czas. Ale to nie kończy się na tej jednej rzeczy. Ciągle do tego dochodzą kolejne i duchowo ubożejemy. Das Ganze hatte noch eine Folge. Sie hatten, wie es in Vers 4 heißt, weder Kleinvieh noch Rind. I do tego wszystkiego dochodzi to, co mamy w czwartym wierszu. Nie mieli ani owcy, ani wołu, ani osła. Nie mieli tego małego bydła. Diese Tiere, Kleinvieh und Rind, waren die Opfertiere. I te zwierzęta, jak owca czy wół, to były zwierzęta ofiarne. Wenn wir mit den irdischen Dingen beschäftigt sind, wenn die uns so erfüllen, dann bleibt auch die Anbetung stumm. Dann bekommt auch Gott nicht mehr das, was er möchte. I jeśli te ziemskie rzeczy nas pochłaniają, to wtedy to uwielbienie nie może się wznosić. Wtedy jesteśmy niemi i nie ma tego, czego Bóg sobie życzy. Sie hatten auch keine Esel mehr. Nie mieli też ani osła. Das Lasttier, das redet von dem Dienst. To zwierzę, które jest pociągowym zwierzem, ono mówi o służbie. Jeśli jesteśmy pochłonięci tymi rzeczami tego świata, to nie mamy czasu, by nieść ciężary też innych. Und als Folge dieser Verarmung lesen wir dann die Kinder Israel. I jako następstwo tego wszystkiego czytamy dalej, że Izraelici zaczęli wołać do Pana. I teraz w tej historii jest małe odstępstwo od tej sytuacji. Normal war es so, wenn das Volk zu Gott schrie, dann erweckte ein Retter. Bo normalnie, tak jak musimy to wcześniej przeczytać, jeśli lud wołał, to Bóg wzbudzał takiego, który ich wyratowywał. Ale tutaj Bóg tak nie czyni. Najpierw posyła do nich proroka. Dlaczego Bóg posyła tego proroka do nich? Kim jest tak w ogóle prorok? Wenn ich hier bei mir in Deutschland die Menschen auf der Straße fragen würde, was ein Prophet ist, dann würde die Hälfte gar nichts wissen und die andere Hälfte würde sagen, das ist jemand, der irgendwas Zukünftiges vorhersagt. Gdybym u nas w Niemczech na ulicy zrobił taką sondę i zapytał ludzi, kim jest prorok,
to z pewnością połowa w ogóle by nie wiedziała, a druga połowa ludzi by powiedziała, to jest ktoś, kto mówi o rzeczach przyszłych, o przyszłości. Aber das trifft nicht den Kern. Es hat Propheten gegeben, wie dieser ja auch, die haben gar nicht zukünftiges vorhergesagt. Ale to nie trafia w sedno, bo byli tacy prorocy i tutaj takiego mamy, który nie mówi nic o przyszłości. Wenn wir wissen wollen, was ein Prophet ist, dann sehen wir das bei Elia, als vor Ahab tritt und sagt, der Gott, vor dessen Angesicht ich stehe, lässt dir sagen. Gdy mówimy o proroku, to możemy go widzieć bardzo dobrze w przykładzie Eliasza, który gdy stanął przed Ahabem, mówi, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. I prorok to jest taki ktoś, który jest przed Bogiem i on przynosi to słowo, które jest potrzebne w danym momencie. Und kommt jetzt zu diesem Volk, weil, wenn wir uns fragen, warum haben sie zum Herrn geschrien? I on teraz przychodzi do tego ludu, bo możemy postawić pytanie, dlaczego oni wołali do Pana? Sie leiden unter den Folgen ihres Tuns und möchten gerne, dass Gott diese Folgen beseitigt. Oni cierpieli w związku ze skutkami swoich czynów i oni chcą, by Bóg te skutki ich czynów usunął. Aber sie haben sich noch nicht gefragt, warum sind wir überhaupt in dieser Lage? Ale nie zadali sobie tego pytania, dlaczego znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Das ist nicht manchmal bei uns so, dass wir gerne möchten, dass die Folgen unseres Weges sich wieder ändern, uns aber nicht fragen, warum ist es überhaupt dahin gekommen? Czy nie jest tak samo i z nami, że chętnie, czy często chcielibyśmy, aby nasza sytuacja się zmieniła, ale nie stawiamy sobie pytania, dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji? Wir sind momentan alle in einer Situation, wo wir am liebsten möchten, dass sie sich ändert und wir wieder ganz normal leben können. W tej chwili jesteśmy też w takiej sytuacji, którą byśmy najchętniej życzyli sobie, aby to już odeszło. Aber haben wir uns auch schon mal gefragt, was der Herr uns in der ganzen Situation sagen will? Ale czy postawiliśmy sobie pytanie, co Pan chce w tej sytuacji, w której jesteśmy, nam powiedzieć? Dieser Prophet erzählt dem Volk erst einmal ausführlich, was Gott getan hat. Ten prorok opowiada im tutaj dokładnie, co miało miejsce, co się wydarzyło. Dass er sie aus Ägypten geführt, befreit hat, in durch die Wüste, in das Land. Że on ich wyprowadził z Egiptu przez pustynię i ich przeprowadził i wprowadził ich do kraju. Aber dann gibt es einen Satz, der im Deutschen zumindest mit aber anfängt. I jest tutaj jedno zdanie, które przynajmniej w języku niemieckim zaczyna się od ale. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. U nas jest tak samo, 10. wiersz, ostatnie zdanie. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Es gibt in der Bibel dieses Aber des Glaubens und das Aber des Unglaubens. W Biblii jest to ale, które możemy zastosować do wiary i jest również to ale, które stosujemy do niewiary. Nehmen wir mal ein Beispiel für das Aber des Glaubens. I weźmy teraz jeden przykład dla tego ale albo lecz, które mówi o wierze. Als die Jünger die ganze Nacht sich bemüht hatten, Fische zu fangen und nichts gefangen hatten. Gdy uczniowie całą noc trudzili się, by złowić ryby i nic nie złowili. Da sagt der Jesus zu ihnen, sie sollen das Netz noch einmal auswerfen. Pan Jezus mówi do nich, zarzućcie sieci jeszcze raz. Darauf antwortet Petrus, Herr, das bringt eigentlich nichts, das hat keinen Zweck, aber auf dein Wort will ich das machen. I Piotr odpowiada, całą noc się trudziliśmy i nic nie złowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucimy. Wir mögen vielleicht keinen Sinn sehen, aber wenn der Herr es sagt, dann tun wir das. I może to być dla nas wydawać się to bezsensowne, ale jeśli Pan mówi, to uczynimy to. Aber hier haben wir das Aber des Unglaubens. Tutaj, w naszej sytuacji, mamy to lecz, które dotyczy niewiary. Bóg ich obficie błogosławił, ale oni byli nieposłuszni.
Kannst noch einmal wiederholen. Das war der Grund für ihre ganze Not. I to było powodem ich całej biedy i tej sytuacji. Und jetzt zeigt Gott uns eine wunderbare Szene. I teraz Bóg przedstawia im wspaniałą scenę. Der Engel des Herrn kommt und setzt sich und beobachtet einen Mann. Anioł Pański przychodzi, siada i obserwuje pewnego mężczyznę. Der Engel des Herrn, das ist im Alten Testament eine Erscheinungsform des Herrn Jesus. Anioł Pański w Starym Testamencie to jest forma objawiania się Pana Jezusa. Und er beobachtet ganz privat, was macht dieser Mann, den er benutzen möchte. I on obserwuje, można by powiedzieć tak prywatnie, co ten mężczyzna, co ten człowiek, którego chce użyć, czyni. Bevor der Herr dich öffentlich benutzen kann, wird er sehr gut beobachten, wie dein persönliches Glaubensleben aussieht. Zanim Pan Jezus ciebie będzie chciał użyć, to on obserwuje ciebie, jak ty się zachowujesz. Und was sieht er dort? I cóż on zobaczył, cóż on widział? Gideon schlägt Weizen auf in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Gedeon wyklepuje pszenicę w tłoczni winnej, by zabezpieczyć ją przed Midianczykami. Hier war ein Mann, der wollte sich vor den Feinden seine Nahrung nicht rauben lassen. Tu jest człowiek, który nie chce pozwolić, by nieprzyjaciel zabrał mu pożywienie. Er tat alles, was nötig war, um diese Speise in Sicherheit zu bringen. On czynił wszystko, co było konieczne, aby zabezpieczyć ten pokarm. Diese Speise für uns geistlicherweise redet von der Person des Herrn Jesus. I ten pokarm dla nas w tym aspekcie duchowym mówi o Panu Jezusie. Der Weizen ist ein Bild von dem Herrn Jesus, der sich selbst mit einem Weizenkorn vergleicht. Ta pszenica jest obrazem na Pana Jezusa, który sam się porównuje z tym ziarnem pszenicznym. A ta tłocznia przypomina nam o cierpieniach Pana Jezusa. On chce to zabezpieczyć przed Midiańczykami. Wie viel Energie bringst du auf, um deine geistliche Nahrung in Sicherheit zu bringen, dass sie dir niemand rauben kann? Ile energii poświęcasz, aby zabezpieczyć swój duchowy pokarm przed tym, który chce ci go ukraść? Wenn du morgens wach wirst, geht dein erster Griff nach dem Handy oder nach der Bibel? Jak się budzisz, to czy twoje pierwszy ruch to sięgasz po telefon, czy może po Biblię? To wymaga pewnej energii, aby te rzeczy odłożyć. Już Pan Jezus mówił, jeśli modlisz się do swojego Ojca w niebie, to idź do swojego pokoiku czy do swojej komórki i zamknij drzwi. Gideon war ein Mann, der das getan hat. I Gedeon był takim mężczyzną, który tak czynił. Und dann sagt der Engel des Herrn zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. I Anioł Pański mówi do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. Wir mögen uns vielleicht fragen, was hatte Gideon denn für eine Heldentat begangen? Moglibyśmy sobie zapytać, jakimś to tym mężem walecznym był Gedeon? Ja, in den Augen Gottes war es eine Heldentat, sich die Nahrung nicht rauben zu lassen von dem Feind. Ale w oczach Bożych on był takim mężem walecznym, który nie chciał dopuścić do tego, by nieprzyjaciel zabrał mu pokarm. Alles andere, was Gideon später tun würde, fand da seine Grundlage. I wszystko inne, co później Gedeon uczyni, to w tym miało swoje podłoże. Jetzt schüttet Gideon sein Herz aus dem Engel des Herrn gegenüber. I teraz Gedeon, można powiedzieć, otwiera swoje serce i wylewa swoje serce wobec Pana. Er stellt die Frage, die ihn beschäftigt hat. Mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles betroffen? I on stawia to pytanie.
Jeżeli Pan, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, dlaczego spotkało nas to wszystko? Findest du einen Charakterzug, den du bei allen Männern Gottes findest, dass Gideon sich eins macht mit dem Volk Gottes? Tutaj widzimy ten charakter, który możemy znaleźć u wszystkich mężów Bożych, że on jedna się z ludem Bożym. Der Herr hatte gesagt, der Herr ist mit dir. Gideon sagt, wenn der Herr mit uns ist. Pan do niego mówi, Pan z tobą, a Gedeon odpowiada, jeżeli Pan jest z nami. Die Antwort auf diese Frage hatte der Prophet eigentlich schon gegeben. I odpowiedź na tą sytuację prorok już wcześniej już ją dał. Er beantwortet sie auch eigentlich nicht, sondern er tut etwas anderes. I Pan tutaj w zasadzie nie odpowiada na to pytanie, tylko czyni coś innego. Er sagt zu Gideon, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? I mówi do niego, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Das erste, was Gideon hat, ist der klare Auftrag seines Herrn. Habe ich dich nicht gesandt? I pierwsze, co ma Gedeon, to jest polecenie czy zadanie jego Pana. Czyż nie ja Cię wysyłam? Geh in dieser deiner Kraft. Was für eine Kraft hatte denn Gideon? Idź w tej mocy Twojej. Jakąż to moc miał Gedeon? Und das sagt er auch. Ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Mein Tausend ist das Ärmste. I on sam też odpowiada na to. Ja jestem najmłodszy w domu mego ojca, a mój ród jest najbiedniejszy. Aber das sind genau die Leute, die Gott benutzen möchte. Ale dokładnie, to są ci ludzie, których Bóg chce użyć. Gott sagt, meine Kraft wird in Schwachheit vorbei. Bo Bóg mówi, moja siła objawia się w słabości. I w tym momencie, gdy Gedeon był świadomy swojej słabości, Bóg mógł go użyć. I on mówi do niego, ja będę z tobą. Jetzt besitzt Gideon die zwei Dinge, die jeder im Dienst für den Herrn bekommt. Einen Auftrag. Und die Zusicherung seiner Gemeinschaft im Dienst. I teraz Gedeon otrzymuje coś, co posiada każdy mąż Boży. To, że zadanie to jest pierwsze, a drugie zapewnienie, że Pan będzie z nami. Der Jesus sagt den Jüngern, sie sollten den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. I Pan też mówi do uczniów, że mają prosić o to, aby on rozsyłał pracowników w jego służbie czy w jego zadaniach. Wenn er dann Matthäus 28 seine Jünger aussendet, dann sagt er, ich bin bei euch alle Tage. I gdy on w Mateusza 28 wysyła uczniów, to mówi, oto ja jestem z wami wszystkie dni aż do skończenia świata. Wir werden in diesem Kapitel von dem Leben Gideons etwas sehen, was und sicher auch ermuntern wird. I widzimy, Gideon war von Natur aus ein zaghafter und furchtsamer Mann. I widzimy tutaj w tym życiu Gedeona coś, co i nas pokrzepia, dass er ein, die letzten Satz habe ich nicht, furchtsam, zaghaft. Że on jest takim, który wydaje owoc. Aber er hatte Glauben. Przepraszam, że on jjest bojaźliwy, ale ma wiarę. Es gibt eine Furcht ohne Glauben, die zur Verzweiflung führt. Bo jest bojaźń, która bez wiary prowadzi do zwątpienia. Die haben wir bei dem Volk Israel gesehen, die hatten sich alle in die Höhlen und die Berge verkrochen. I to widzieliśmy u Izraelitów, że oni chowali się w pierwszych wierszach, w tych podziemnych lochach, w górach, w jaskiniach i w warowniach. Auch Gideon hatte sich versteckt in der Kälte. Normal schlägt man weit in der Kälte aus. I również Gedeon w pewnym sensie ukrył się w tej winnicy. Przecież nikt normalnie nie muci pszenicy w winnicy. Aber er tat es im Glauben. Und jetzt zögert er auch ein bisschen und möchte noch ein Zeichen, eine Bestätigung. I teraz też widzimy, że on troszeczkę zwleka i chce otrzymać znak, który jest potwierdzeniem tego wszystkiego. Und dann sagt er zu dem Engel des Herrn, ich möchte dir ein Opfer, eine Gabe darbringen.
I on mówi do tego anioła pańskiego, chcę przynieść ci ofiarę. Und das tut er dann auch. I on to też czyni. Dieses Opfer ist unvollkommen. Ta ofiara jest niedoskonała. Es ist nicht auf der richtigen Weise hergestellt. Er hat es nicht gebraten, sondern gekocht. On go nie przygotował tej ofiary we właściwy sposób. Nie była ona pieczona, tylko gotowana. Aber Gott in seiner Gnade nimmt das an, was von dem Herrn redet. Ale Bóg w swojej łasce przyjmuje to właśnie, co wskazuje na niego, na Pana. Das Opferfleisch, das ungesäuerte Brot, soll er dort hinlegen. I to mięso z tej ofiary i te chleby miał położyć przed nim. Das, was Gott nicht annehmen konnte, die Brühe, die soll er ausschütten. A to, czego Bóg nie mógł przyjąć, tą polewkę miał wylać. Und das, was fehlt, das ist nämlich dem Feuer ausgesetzt worden, war das ergänzt Gott in dem Feuer vom Himmel fällt. I to, czego brakuje, tego ognia, to czyni, to daje Bóg. Denke, das redet auch zu uns. Ich denke an einen jungen Bruder, der immer sehr zurückhaltend war, sonntags ein Dankgebet zu sprechen, weil er sagte mir, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, vielleicht sage ich irgendwas, was nicht so ganz richtig ist. I w tej sytuacji przypomina mi się taka historia pewnego młodego brata, który był bardzo nieśmiały i taki powściągliwy. I zawsze obawiał się, by w niedzielę rano wypowiedzieć modlitwę, bo myślał sobie, że może to nie będzie właściwe to, co powiem. I ja mu powiedziałem, to, co jest w twoim sercu, to ta chwała, czy to uwielbienie dla Boga, to Bóg to przyjmie, a to, co będzie niewłaściwe, tak jak tą polewkę powiedział do Gedeona, żebyś wylał, to Bóg i również to tak uczyni. I w tej, dla tych najbiedniejszych tą ofiarą całopalną był ten gołąbek i tam również pewne elementy były wyrzucane. Ale to, co mówi o Chrystusie, to podoba się Bogu, to jest Bogu przyjemne. I teraz Gedeon czyni takie ważne doświadczenie. On rozpoznaje, że on rozmawia z aniołem pańskim. I mówi, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Das ist immer gerade ein wichtiger Augenblick im Leben eines Gläubigen, wo er einerseits erkennt, wie heilig und groß Gott ist. To jest zawsze takie doświadczenie w życiu wierzącego, gdy rozpoznaje, jak święty i jak wielki jest Bóg. Und andererseits die eigene geringe das eigene gering sein und sündig sein vor den Augen Gottes. A z drugiej strony to, jak mali jesteśmy i jak grzeszni jesteśmy przed oczami Bożymi. Und dann erkenne das Wort des Werkes des Herrn Jesus Frieden da ist für das Herz. I gdy rozpoznajemy, że na podstawie dzieła Pana Jezusa możemy mieć ten pokój w sercu. Das fähig dann auch zu dienen. I to to pozwala nam być czynnym w służbie. To możemy zobaczyć w przypadku Izajasza, w księdze Izajasza, 6 rozdział. To widzimy Boga na tym jego wielkim i wyniosłym tronie i aniołowie, którzy wołają święty, święty, święty jest Pan zastępów. I Izajasz mówi, biada mi, zginąłem. I wtedy jeden z aniołów bierze ten węgielek, dotyka go i mówi, kto jesteś czysty, ktoś za ciebie ten sąd poniósł.
I gdy Bóg mówi, kogo poślę? Wtedy Izajasz odpowiada, oto jestem, poślij mnie. I również gdy Pan Jezus w przypadku Piotra, gdy ten wielki połów uczynił, to wtedy Piotr pada przed nim i mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Pan mu daje ten pokój, nie musi się obawiać. I dalej czytamy, że wtedy uczniowie opuścili wszystko i poszli za nim, za Panem. Auch Gideon macht diese Erfahrung und darf jetzt hören, Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. I również Gedeon może doświadczyć tego i słyszy, gdy Pan do niego mówi, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Das Ergebnis ist, dass Gideon zum Anbeten wird. I efektem tego jest to, że Gedeon uwielbia. Gideon baut den ersten Altar, den Altar der Anbetung. Gedeon buduje pierwszy ołtarz, ten ołtarz uwielbienia. Er nennt ihn der Herr ist Frieden. I nazywa go Pan jest pokojem. Aber jetzt gab es, bevor Gideon auftreten kann, öffnen den Herrn noch etwas zu ordnen. Ale zanim Gedeon jeszcze może tak wystąpić, to jedna rzecz jest do załatwienia. Gott sagt gewissermaßen zu ihm, du kannst nicht den Götzendienst auf dem Marktplatz beseitigen, lange der Götzenaltar noch in deinem Haus oder dem Haus deines Vaters steht. Bóg do niego mówi, nie możesz burzyć tych bożków, które są na rynku do tego momentu, gdy ten bożek jest w twoim własnym domu. So befiehlt Gott ihm diesen Altar im Haus seines Vaters umzuhauen und damit einen Altar zu bauen. I Bóg każe mu, aby on zniszczył ten ołtarz Bala, który jest, był w jego domu i zbudować ołtarz dla Pana. I ten ołtarz ma być ołtarzem świadectwa, który ma być zbudowany na szczycie. I znowu widzimy tego Gedeona, który boi się, ale działa w wierze. Das heißt, dass er sich vor dem Haus seines Vaters und den Leuten der Stadt fürchtete und deswegen tat er es nicht bei Tag, sondern bei Nacht. I czytamy, ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Auch eine solche Handlung. So schwach sie ist für Gott wohlgefällig. I takie działanie, które jakkolwiek jest słabym, to takie działanie podoba się Bogu. Ein Freund hat mir einmal gesagt, es gab in meinem Leben eine Zeit, wo mir klar wurde, dass aus meinem Bücherregal Bücher und CDs zu verschwinden hatten. Był taki czas w moim życiu, gdy uzmysłowiłem sobie, że z mojej półki powinny pewne książki i płyty CD zniknąć. Ale nie miałem odwagi, by je wyrzucić za dnia i uczyniłem to wieczorem czy w nocy. Ale on to uczynił, to co Pan mu pokazał. Normalerweise sollte ein Jünger sich offen zu seinem Herrn bekennen. Bo tak normalnym byłoby, gdyby taki młody wierzący tak jawnie przyznał się do Pana. Ein verborgener Jünger ist eigentlich eine Unnormalität. Bo taki ukryty uczeń to jest coś nienormalnego. Aber du wirst in der Bibel finden, dass solche letztlich nicht verborgen bleiben. Ale możemy znaleźć przykłady w Biblii, gdy tacy, którzy są takimi skrytymi, koniec końców wychodzą na jaw. Im Neuen Testament liest du von Josef von Arimathea, dass er aus Furcht vor den Juden ein verborgener Jünger war. W Nowym Testamencie czytamy o Józefie z Arimatei, który ze strachu przed Żydami był takim skrytym uczniem. Aber dann kam der Augenblick,
wo es wirklich gefährlich wurde, und da geht er kühn zu Pilatus hinein. Ale nadszedł taki moment, gdy faktycznie było to niebezpieczne i on wtedy z tą odwagą poszedł do Piłata. Auch Gideon bleibt nicht verborgen. I również Gedeon nie był dalej w tym ukryciu. Die Sache wird bekannt. On wyznał. Vielleicht, er hat ja 10 Männer dabei, vielleicht hat einer nicht den Mund gehalten. To stało się jawne. Było, wziął 10 sług i może ktoś z nich o tym powiedział, rozpowiedział to. Die Männer der Stadt wollen Gideon töten. I ci obywatele tego miasta chcieli go zabić. I tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawe działanie jego ojca. I on mówi, jeżeli Baal faktycznie jest Bogiem, to przecież może sam o siebie walczyć. Przecież to... On, jego syn Gedeon sprawił, że zaczął zastanawiać się. Vielleicht hat er auch nur nachgedacht. Denn es gibt im Neuen Testament einen Gamaliel, der so ähnlich reagiert. A może przemyślał to, bo jest w Nowym Testamencie Gamaliel, który podobnie zareagował. Er sagt zu den Juden, die Christen zu verfolgen ist Unsinn. Entweder ist das Gott, dann können wir sowieso nichts machen. On mówi, jeśli przeciwko chrześcijanom nie ma sensu walczyć, jeżeli ta sprawa jest od Boga, to i tak nic z tym nie zrobimy, a jeśli jest od ludzi, to sama zniknie, sama zginie. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wird Gideon nicht umgebracht. Und jetzt kommt der Augenblick, wo er den Kampf aufnehmen muss. W każdym razie Gedeon nie został zabity i teraz przychodzi ten moment, gdy on musi walczyć. Die Feinde greifen an, in Vers 33, und dann ist das der Geist des Herrn über Gideon kam. I tutaj widzimy w 33 wierszu to się rozpoczyna i w 34 czytamy, Gedeona ogarnął Duch Pański. Wenn um das für uns anzuwenden, wenn du in deinem persönlichen Leben die Dinge geordnet hast, dann ist die Voraussetzung da, dass der Geist Gottes dich auch öffentlich benutzen kann. I dla ciebie, jeśli w swoim życiu pewne sprawy uregulowałeś, to też jest ten moment, gdy Duch Boży może zacząć ciebie używać. Wenn Gideon in die Posaune stößt, dann kommen mehrere, die ihm zu Hilfe eilen. I gdy Gedeon zadał w trąbę, to wtedy znalazło się więcej, którzy przyszli mu z pomocą, jak gdyby. To jest też różnica pomiędzy Księgą Jozłego a Księgą Sędziów. W Księdze Jozłego ten lud walczy jak jeden mąż, jak jeden mężczyzna. A w Księdze Sędziów to jeden mężczyzna walczy za lud. I są co niektórzy, którzy mu pomagają, którzy są przy jego boku. Pierwsi, którzy przychodzą, to są potomkowie Abiezera. To byli ci z tego miasta, z którego on pochodził. Dann sendet er Boten durch ganz Manasse, sein eigener Stamm, die dann auch dazu kommen. I potem rozsyła posłańców do Manassesytów, to jest to plemię, z którego on pochodził i oni również przyszli i zebrali się wokół niego. Dann sendet er weitere Boten durch Asa, Zebulon und Naphtali und sie kommen ihm auch zu Hilfe. I w kolejnym kroku wysyła posłańców do plemienia Aszera, Zebulona i Naftaliego i również oni mu pomagają. Interessant, wenn wir das vielleicht einmal vergleichen mit den Tagen Deborahs in Kapitel 5. I co ciekawe, jeśli porównamy to z dniami, z czasem Debory w 5 rozdziale, da lesen wir in Vers 17b und Vers 18, Aser blieb am
Gestade des Meeres und an seinen Buchten ruhte er. Zebulon ist ein Volk, das seine Seele Tod preisgab, auch Naphtali auf den Höhen des Feldes. 5 rozdział, 17 wiersz od połowy. Aszer mieszkał na wybrzeżu morskim, spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami. Zebulon to lud, który z pogardą naraża swe życie na śmierć, także Naftali na wyżynach, na wyżynnych polach. Dort in Deborahs Tagen gehörten Zebulon und Naftali schon zu den Stämmen, die bereit waren zu kämpfen. W czasach Debory Zebulon i Naftali były to plemiona, które były gotowe do walki. Während Aser damals noch an dem Meer sich ausgeruht hat und nicht am Kampf teilnahm. A Aser było to plemię, które mieszkało nad morzem i nie chciało, czy nie walczyło. Aber jetzt sind sie dabei. Ale teraz oni są tutaj obecni. Erleben wir es nicht manchmal, dass die Glaubensenergie einzelner auch andere treibt? Czy nie przeżywamy tego czasem, że ta wiara pojedynczych ludzi pobudza też innych? So kann ein Gideon ein Vorbild sein, so darfst du ein Vorbild sein, um vielleicht andere mitzureißen auf dem Weg der Nachfolge. I tak samo, tak jak Gedeon, tak i ty możesz być tą pobudką dla innych, by wyruszyli do tego boju. Gott hat deutlich zu Gideon bekannt. Bóg przyznał się do Gedeona. Eigentlich war alles klar. I w zasadzie wszystko było jasne. Aber Gideon, so zaghaft wie ist, will doch ein Zeichen. Ale Gedeon, znowu widzimy, że on chce jednak mieć znak. Er bittet den Herrn darum, dass ihm doch dieses Zeichen erfüllt mit dem Vlies, wenn Tau auf dem Vlies sein wird und der zu Boden trocken, dann weiß ich, dass du mich benutzen willst. I on mówi o tym runie wełny, na tym klepisku. Jeśli ta rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia będzie sucha, to będę wiedział, że tak się stanie, jak powiedziałeś. Zuerst einmal eine praktische Bemerkung zu dieser Begebenheit. I najpierw praktyczna uwaga do tego. Ist durch diese Sache mit dem Vlies der Wille des Herrn deutlicher geworden für Gideon? Czy przez to runo wełny dla Gedeona ta rzecz stała się bardziej klarowna? Nein, überhaupt nicht. Nie, zupełnie nie. Gott hatte ganz deutlich gesagt, was er tun sollte und hat ihm gesagt, ich habe dich gesandt und ich werde mit dir sein. Bóg mu dokładnie powiedział, co ma uczynić i Bóg mu też dał mu to zapewnienie, ja będę z tobą. Das hätte eigentlich für Gideon reichen müssen. I w zasadzie to powinno być wystarczające dla Gedeona. Ale Bóg w swojej łasce wychodzi Gedeonowi naprzeciw i czyni to, o co go Gedeon prosi. Ale Gedeon znowu nadal nie jest zadowolony i prosi, by ta sytuacja się odwróciła w tym przykładzie. I jeśli Pan do nas tak jasno przemawia, to poprzez takie przykłady wcale większej jasności nie otrzymamy. Gott kann, weil er unsere Schwachheit sieht, uns entgegenkommen. Bóg, aber die Sache wird dadurch nicht einfacher. Bóg w swojej łasce może wyjść nam naprzeciw, ale i dać nam to, o co prosimy, ale ta sprawa wcale nie stanie się dla nas wtedy łatwiejsza. Aber diese Begebenheit hat natürlich noch eine tiefere Bedeutung. Ale ta rzecz ma też głębsze znaczenie. Zuerst einmal die prophetische Seite. Najpierw das Tau auf dem Vlies spricht von Israel. Als dem Volk, das unter dem Segen Gottes stand. Ta rosa na tym runie mówi o tym ludzie izraelskim, który posiadał te błogosławieństwa. Während die Nationen drumherum trocken waren, Gott handelte mit diesem seinem Volk und nicht mit den anderen Nationen. Podczas gdy to, co wokół, czyli te narody, to, co wokół było suche, czyli Bóg nie zajmował się narodami, które były wokół Izraela. Aber dadurch,
Das Israel, den er Jesus abgelehnt und verworfen hat, wurden sie beiseite gesetzt, das ließ nur rocken. Ale przez to, że Izrael odrzucił Pana Jezusa, to widzimy, że to runo jest suche i Bóg przestaje działać z nimi. Und dadurch konnte der Tau des Himmels auf den Boden kommen, konnte das Evangelium zu allen Nationen kommen. I przez to ta Ewangelia mogła rozejść się na te narody wokół. Paulus sagt den Juden, wenn sie ihn immer wieder abgelehnt haben, wenn ihr das nicht wollt, dann werde ich jetzt zu den Nationen gehen. I Paweł mówi do Żydów, jeśli nie chcecie tego przyjmować, to ja pójdę teraz do pogan. Aber das Ganze redet auch noch in typologischer, vorbildlicher Weise von dem Herrn Jesus. Ale ta cała, ten cały przykład mówi też o Panu Jezusie. Als der Jesus auf diese Erde kam, war dieses Vlies, auf dem der Tau war. Gdy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, to On był tym runem, na którym była ta rosa. Das wohlgefallen Gottes ruhte auf ihm. To upodobanie, całe upodobanie Boże spoczywało na Nim. Jesus selbst konnte sagen, der Vater ist bei mir, weil ich alle Zeit das ihm wohlgefällige tue. I Pan Jezus powiedział, Ojciec jest zawsze ze mną, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Aber der Boden um ihn herum war trocken. Ale to pole wokół Niego, ta cała ziemia wokół była sucha. Er kam zu den Seinigen und sie nahmen ihn nicht an. Do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Na ten świat przyszedł, ale ten świat go nie poznał. I Izajasza 53, drugi wiersz mówi, wyrósł jako latorośl z ziemi suchej. Aber dann gab es das Kreuz von Golgatha. Ale potem był krzyż na Golgocie i te trzy godziny ciemności. I wtedy to runo było suche. I wtedy niebo zamknęło się, gdy Pan Jezus był sądzony za nasz grzech. Musste er ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es gab keine Antwort. I wtedy on zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I nie było odpowiedzi. Aber diese Tatsache, dieses Ereignis war die Voraussetzung dafür, dass auf dem Boden Tau ist, dass jetzt wegen Gottes zu uns kommen konnte. Ale to był ten warunek, dla którego dzisiaj ta rosa może być na tym podłożu wokół. Er wurde arm, dafür durch seine Armut reich wird. On stał się ubogi, abyśmy jego ubóstwem zostali ubogaceni. So zeigt Gott uns auch in diesem Ereignis, das aus einer gewissen Unsicherheit Gideons hervorgeht, Wahrheiten in Bezug auf die Person des Herrn Jesus. I z tej niepewności, która była w Gedeonie, Bóg nam pokazuje obraz na Pana Jezusa. Muss so sein, dass diese Beschäftigung mit Gideon uns ein wenig ermuntert, auf dem Weg mit dem Herrn auszuharren in schwierigen Zeiten. I to nas może pokrzepiać, posilać, by ten przykład Gedeona, by to na tej drodze iść za Panem. Vielleicht denkst du auch, der Gideon, der war so ähnlich wie ich. Ich bin auch manchmal zaghaft, furchtsam, wenn es das Zeugnis für den Herrn geht. I możesz sobie myśleć, że ja jestem podobny do tego Gedeona i też jestem taki bojaźliwy w tej drodze. Aber wenn du wirklich diesen Glauben im Herzen hast zu deinem Herrn, dann wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Ale jeśli für jede Aufgabe, die dir gibt. Ale jeśli naprawdę masz tą wiarę w swoim sercu, to Pan da ci tej siły, abyś to wszystko wykonał. Pomodlimy się jeszcze na koniec. Panie Jezu, pragniemy Tobie podziękować za to, że Ty jesteś takim wspaniałym Panem. Ty widzisz nasz stan, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz też, w jakiej sytuacji jesteśmy i Ty zawsze wychodzisz nam naprzeciw.
Ty nie robisz nam wyrzutów, ale Ty nam pomagasz. Panie Jezu, Ty znasz każdą naszą sytuację i dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tak dobrotliwy. Nawet gdy boimy się, nawet gdy mamy niepewność, to Ty zawsze nas wspierasz. I też prosimy Cię, abyśmy zawsze naszą ufność pokładali w Tobie, abyśmy zawsze byli tego świadomi, że Ty jesteś z nami i Ty nas nigdy nie zostawisz, Ty nam zawsze pomożesz. Tak chcemy Ci się polecać i dziękujemy Ci za Twoje słowo, którym mogliśmy się zajmować. Dziękujemy Ci za ten przykład Gedeona, od którego również tak wielu rzeczy możemy się uczyć. Tobie się polecamy na ten czas, który jest przed nami. Amen. Dziękujemy wszystkim za uwagę.